Witamy wszystkich internautów. Chcemy z moją córką przedstawić łatwy sposób na sporządzenie karpia na święta. Więc zaczniemy od odfiletowania go. Karp jest umyty, wyczyszczony. Musimy przeciąć go przy kręgosłupie. Tutaj przygotowałem sobie zestaw noży. I na wyczucie po prostu po kręgosłupie jedziemy równo, żeby uzyskać płat rybny. Ze względu na duży rozmiar karpia przygotowałem sobie blaszkę. Myślę, że nóż lepiej, żeby był bez piłki. Ostrze było równe i ostre. Będzie nam łatwiej odciąć mięso od ości. W przypadku drugiego fileta, który tutaj zacząłem odcinać od mięska, nie musi być idealnie równo, tylko żeby jak najwięcej mięsa uzyskać razem ze skórą ryby. Z reszty można zawsze wykorzystać do sporządzenia zupy rybnej. Najpierw karpia będziemy przyprawimy, zamarynujemy, a następnie go obsmażymy na patelni i lekko podusimy w piecu. Tutaj jeszcze pierwszy płat odetniemy ości. Nie jest to nie wiadomo jaka filozofia. Niestety przy brzuchu karp ma cienkie mięso, dlatego weźmiemy tylko konkretny filet, oddzielamy ładnie ości od mięska i będziemy mieli gotowe do przyrządzenia. Maciu, podaj półmisek jakiś, to wrzucimy te ości osobno. Te ości odłożymy sobie na zupę rybną, będzie mocniejszy wywar. Karpia odłożymy filety, żeby pozbyć się jakichkolwiek łusek. Całe filety położymy sobie na pergaminie. Przyprawiamy odrobiną tymianku, soli, pieprzu i dodamy odrobinkę cynamonu. Ze względu na taką nutkę świąteczną, da to nam piękny zapach. W połączeniu z cytrynką, jeszcze z drugiej strony troszkę, pieprzu, tymianku i soli. Bierzemy nasze filety z karpia, zmarynowane tymiankiem, pieprzem, solą, odrobiną wytrawnego białego wina. I lekko je obsmażymy na patelni, na masełku, z dodatkiem oleju. Trochę rozgrzać. Karp ładnie nie przywierał nam do patelni. Obtoczymy go odrobinę w mące. Oraz lekko zetniemy go na tłuszczyku. Na średnim ogniu. Po chwili smażenia odwracamy już każdy płat karpia na drugą stronę. Po chwili każdy płat kładziemy na blachę wyłożoną
pergaminem. Już w tej chwili czuć świętami. Karpia lekko skrapiam cytryną. Maniu, chodź pomóż, będziemy smażyć dodatki do karpia. Daj troszkę masełka. Dobrze. Że troszkę? Wystarczy. Damy odrobinę cebuli. Daj tu troszkę czosnku. I dołożymy odrobinę skórki cytrynowej. Podaj jeszcze może rodzynki. Mamy odrobinę orzechów nerkowca. Odrobinę orzechów solonych. Jak cebulka lekko się zeszkli, dołożymy resztę składników. Nie trzeba za długo tego robić, dlatego że cebulka ma mieć konsystencję taką mało rozgotowaną, dlatego wyjdzie nam wtedy typowy zapach. Odda nam wszystkie aromaty, jakie posiada. Dodajemy trochę rodzynek. Rodzynki zmieszają się z masłem, oliwą, zapachem cebulki i czosnku. Dodajemy orzechy oraz orzechy nerkowca. Żeby smaki całkowicie się połączyły, podlewamy odrobinę wytrawnego wina. Powstaje nam naturalny sos pachnący skórką cytryny. Możemy uzupełnić ten walor jeszcze tymiankiem, pieprzem, odrobiną soli. I to stworzy nam konsystencję takiej kruszonki orzechowej o trochę odmiennym smaku, która będzie dekoracją oraz walorem smakowym dla naszego karpia. Nasze filety, drodzy Państwo, widać jak mocno skwierczą. Są już całkowicie gotowe do podania. Pachną niesamowicie i wyglądają dosyć podobnie. Przekładamy je z pergaminu na pół misek. Są już gotowe do zjedzenia. Masę orzechową obsypujemy na filety. Aby uzyskać efekt wizualny, możemy uzupełnić kompozycję dania bazylią i oczywiście najlepszymi na świecie pomidorkami koktajlowymi. Damy troszkę orzeszków. Proszę bardzo. Ale pyszne.